Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Każdy z nas ma jakieś marzenia. Marzenia dają radość i sprawiają, że sama droga do ich realizacji jest przygodą. Już samo myślenie o tym, że realizuję swoje marzenia, sprawia, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Każdy ma też w głowie listę rzeczy, które chciałby w życiu zrobić, zwiedzić, zobaczyć czy mieć. Wielu też konsekwentnie realizuje te plany, zwłaszcza jeśli dotyczą podróży. Niektórzy niestety z żalem stwierdzają, że nie mają takiej listy. Co to za lista? Z angielskiego bucket list, czyli po prostu lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Nie ma być to jednak lista jakichś ryzykownych pomysłów, ale bardziej zabawa. W Polsce boom na tę zabawę rozpoczął się po premierze amerykańskiego filmu z 2007 roku Choć goni nas czas. Tytuł oryginalny – Bucket List. W firmie Roba Reinera główne role zagrali Jack Nicholson i Morgan Freeman. Film opowiada historię dwóch nieuleczalnie chorych mężczyzn podróżujących z listą rzeczy, które chcą zrobić przed śmiercią. Jeśli nie widziałeś go jeszcze, koniecznie to zrób. A czy Ty masz swoją bucket listę? Nie jest Ci potrzebna? Jasne, ale jej fizyczne spisanie powoduje, że podświadomie realizujesz to, co w niej jest zapisane. Działa podobnie jak mapa marzeń i jest umową ze wszechświatem. Ja też mam od jakiegoś czasu taką listę i są na niej tak proste rzeczy jak zrobienie prawa jazdy i takie, które pozostają nadal w sferze moich marzeń, jak pojechać do Las Vegas. Niektórzy robią taką listę w liceum i zapominają o niej na długie lata, a inni wpadają na jej pomysł w dorosłym życiu. Tak naprawdę nieważne, kiedy ją zrobisz i czy towarzyszy Ci ona cały czas, czy ją odkopujesz, czy uzupełniasz na bieżąco. Moja nieustannie się powiększa i dopisuję na niej rzeczy, które mój umysł rejestruje jako: o, ja też bym tak chciała. Zadziwiające efekty mają ludzie, którzy odkopują swoje listy. Najpierw na ich twarzach pojawia się uśmiech i zadziwiająca prostota pomysłów. Potem zdziwienie ustępuje miejsca zaskoczeniu, bo okazuje się bowiem, że większość tej listy została zrealizowana. Siadają więc i uzupełniają dalej swoją listę. Oczywiście lista będzie inna, gdy zrobisz ją w młodości, a inna, gdy zrobisz ją w dorosłym życiu. Ale czy w ogóle warto robić taką listę? Ja zawsze chciałam mieć taką listę, listę 100 rzeczy do zrobienia przed śmiercią, ale obecnie moja ma już ponad 250 takich punktów i dalej się rozrasta. Dla mnie warto. Po pierwsze, przypomina o czasie, który biegnie nieubłaganie. Po drugie, nie pozwala się zamartwiać, tylko cieszyć życiem, a jedyne, co z sobą zabierzesz do grobu, to wspomnienia. Po trzecie, uczy nas doceniać małe rzeczy i cieszyć się każdym drobiazgiem i najmniejszym zrealizowanym celem, choćby spróbować sushi. Po czwarte, pokazuje, że nie da się mieć wszystkiego, czyli uczy pokory i akceptacji. Po piąte, pozwala docenić, jak wiele w życiu przeżyliśmy, zobaczyliśmy i zrobiliśmy. I po szóste, dla mnie chyba najważniejsze, pokazuje, że nie wszystko, o czym kiedyś marzyliśmy, jest nadal naszym marzeniem. Super jest to, jak człowiek się zmienia, jak ewoluuje, jak dojrzewa i zmienia swoje priorytety. I to jest właśnie piękne. Ważne, że ta lista będzie Twoja i tylko Twoja. A już najwięcej frajdy sprawia odhaczanie jej punktów. Polecam serdecznie. Zrób swoją bucket listę i wstaw zdjęcie w komentarzu. Ja pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam za tydzień na kolejną Energy Boost Środę.